Jezus światłem, wodą żywą, chlebem żywota. Jana, rozdział 1, werset 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jezu, Ty jesteś światłością, wodą żywą i chlebem żywota. Misterium światła wody widzimy w narodzeniu Twoim, Panie, w Twoim chrzcie Duchem Świętym, w przemienieniu wody w wino w Kanie Galilejskiej, w Twoim nauczaniu i uzdrawianiu, w ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, w śmierci odkupieńczej i zmartwychwstaniu, w Twoim niebowstąpieniu i orądowaniu w świątyni niebieskiej i w przyszłym Twoim chwalebnym, powtórnym przyjściu po nas. Światłość jest iskrą życia, oświeca, wlewa w umysły nasze radość, nadzieję. Woda życia daje życie, obmywa nas z grzechów. Woda jest niezbędna do naszego życia. Bez światła też wszystko więdnie i usycha. Jezu, Ty jesteś naszym życiem, jesteś dla nas chlebem żywota. Jezus zaprasza wszystkich do udziału w Wieczerzy Pańskiej, gdzie ciało i krew Jezusa przyjmujemy w symbolach chleba i wina. Bierzmy czynny udział w Wieczerzy Pańskiej. Jezu, wejdź do serc naszych, gdyż jesteś światłością, wodą żywą i chlebem żywota. Wiemy, że jeżeli Ciebie, Jezu, mamy, to mamy życie wieczne. Chcemy na wieki, Jezu kochany, być Twoi i być z Tobą i mieć Ciebie. Amen.